Bardzo gorąco na kolejnym odcinku z cyklu Worlds and Lords of Mayhem. Kontynuujemy naszą przygodę w tajemniczym świecie magii i miecza. Przed nami kolejne zadanie. W międzyczasie troszeczkę pograłem. Tak jak widzicie, moja postać w tej chwili troszkę inaczej wygląda. O, zbliżmy może. Mam na sobie teraz taką bardzo wypasioną tarczę, bardzo dużą. Miecz jednoręczny. I tutaj jeszcze coś magicznego, co tam płonie jakimś ogniem. Jakiś magiczny pierścień udało mi się znaleźć. No i wyruszamy ku nowej przygodzie. O, od razu jakiś przedmiocik magiczny. Tak, musimy iść w tamtą stronę. Tak, cóż jeszcze chciałem wam opowiedzieć o tej grze, ponieważ jest tu dużo różnych ciekawych rzeczy. Oj, przed nami chyba właśnie. A, jest Serena, jest Serena. Będziemy musieli tutaj wykończyć jakiegoś bydlaka. A, jest jakiś, kurde. O, jest tu tego troszeczkę. Jest tu jakiś. Co za bydlaczek. Twardzi zawodnicy troszkę są. Troszkę ich potraktujemy tutaj. No nie mam, nie mam tutaj innych energii, okej. Dostać do tego skubaństwa, bo oni z tego wychodzą, jakby z tego serca, czy jak to nazwać. O właśnie, no musimy sobie z tym poradzić. Tam jeszcze jakiś boss. Ale jest ich tutaj troszeczkę, że nawet nie ma czasu. Dobrze. To już koniec. Wygląda na koniec. Dobrze, porozmawiałem z Sereną. Pięknie. No i tu mamy nagrodę 400 expa.
I do wyboru coś tutaj. Smile Elimination, Stamina, Rage, Umbra. W zasadzie to ja to wszystko mam. Staminy może nie mam, dobrze. Weźmy staminę. Przy tą staminę na razie ja tutaj nie mogę jeszcze sobie przyporządkować. Co mi tu wypadło? Jakiś złom mi tutaj się przypadkowo załapał. A mi nie jest potrzebne takie coś. No może tutaj to sobie troszkę uporządkujemy. Proszę, mam tu dwa razy życie. Smile. Aha, to jest jakiś taki. Dobra, to może tak dajmy. O, tu będzie stamina. To w zasadzie tam się nam nie przyda. Dobra, Serena sobie już poszła. No dobrze. A, teraz będziemy musieli znowu zniszczyć drugie takie serce, czy nie wiem jak to nazwać. Ale już tym razem w świątyni tutaj. Zobaczmy, czy to jest daleko. A to kawał drogi tutaj jeszcze będzie. W jakiejś tutaj świątyni. To jeszcze troszkę tu mamy do przejścia. Mamy teraz jakieś, kurde, już takie bardziej piekielne. Jakieś piekielne takie wystroje. Ale mamy jakąś książkę. Fire Rain. Ja już chyba ten Fire Rain mam. Mam go tutaj pod trójką, no właśnie. Dobrze. Sprawdźmy jeszcze, co tutaj, czy tu coś jest w ogóle. A. Jest tu troszkę. Ale paskudztwo jakieś. O, chyba się zbugował gościu. Mamy level up, ładnie. Tutaj jakieś czeluście. Mamy tu troszkę tych. Weźmy sobie, wypijmy umbrę. Może spróbujemy ich tu troszeczkę. O właśnie, nie ma to jak. Porządna seria błyskawic. Tutaj już idzie ciężko, bo tu mamy potwory dosyć wysokiego poziomu. Także widać, że błyskawice są po prostu nie do zastąpienia. Pięknie, o kurde. Widzieliście to? Co to za byk? O, jaki szybciutki. Ale ja też nie jestem jakimś oseskiem. A, blokuje się. Cwaniaczek się blokuje. No nie ma to jak błyskawica porządna. Dobrze, może spróbujmy tu trochę podnieść sobie troszkę statystyk. Zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Mam 3 punkty do wydania. Gladiator. To można by podnieść.
Szybsza regeneracja staminy, to możemy tutaj trzasnąć. Tu z jakąś podwójną bronią. To już mam. Można by dodać, ale... Młoty... No tu możemy dać, bo tu jest... Będą jakieś dodatkowe obrażenia od tarcz. Dajmy tego, zobaczymy. Zatwierdzamy. Wychodzimy. No i jeszcze sobie tutaj podbimy. Podbimy sobie jeszcze tutaj. Na pewno dobrze by było może troszkę tą zwinność podnieść. Te czary. No, na poziomie Great to już będzie nieźle. Zwinność, nie musimy mieć takiej dużej zwinności, bo my robimy taką bardziej postać takiego tanka. Bardziej nas tu będzie interesowało życie, stamina. No, dobra, tak. Dajmy tak. Okej. No dobrze, to idziemy w tym mrocznym świecie. Także jak widzicie, bardzo nam się ładnie tutaj zmieniają te otoczenia. Próbował uciec cwaniaczek. O, mamy jakiś magiczny kaptur. Piękny unik. Serek. Pięknie, sztylecik. O, tu mamy samych jakichś opętanych, kurde, strażników. Uuu. A to jest ten byk taki. Byk z taką osłoną, o. Ładnie. Jeszcze wystrzeliwuje jakimiś strzela jakąś energią.
Dobrze. O, mamy jakiś ładny płaszczyk znowu, znaczy płaszczyk, pelerynkę taką, powiewającą pięknie. Maksimum życia. Minus 7. No tu do życia, tu do tego. No dobrze. Jak ją zmienimy, sprawdźmy sobie na statystyki. 833. 753. No. No tak nie bardzo. W zasadzie gorzej to wychodzi nawet tu w tej... Dobra, zostawiamy. Tu jest kilku bosików. Ciekawe jak sobie... A, ci są... Ci mają osłonę. Mają protekcję od błyskawic, ale nie mają protekcji od ognia. Co mnie bardzo cieszy. O, i tym to sposobem sobie z nimi poradziliśmy. Znowu jakieś magiczne przedmiociki. A propos magicznych przedmiotów, właśnie chciałem wam opowiedzieć, jakie przedmioty tutaj występują. A więc tak, generalnie podział w grze na przedmioty jest bardzo zbliżony do tego, co jest na przykład w Diablo 3, czy albo w Grimdawn. A wygląda to w ten sposób, że podstawowe przedmioty to są przedmioty białe, o takie, co tutaj widzicie. I w początkowej fazie gry oczywiście mają one, są one dla nas no, podstawowym narzędziem walki. Szybko jednak już po kilku godzinach grania, po kolejnym levelowaniu okazuje się, że te przedmioty no to w zasadzie przydają się tylko do zbomowania, no do sprzedaży. Później już nawet nie opłaca się je sprzedawać, nie opłaca się je nawet podnosić. Zobaczmy zresztą, co to jest. To jest ten przedmiot. No właśnie. W początku jakąś to sprawia frajdę, bo ten przedmiot obrażenia zadaje od 12 do 37, ta magiczna różdżka, ale później przestaje to już być dla nas. Coś się zbugowało. Nie widzę swojej broni. O, teraz dopiero jest widoczna. Zbugowało nam się. No, gra jest oczywiście cały czas w fazie wczesnego dostępu, także różne takie tutaj rzeczy się zdarzają. A więc białe przedmioty podstawowe. Następnymi przedmiotami są przedmioty magiczne. No, mają one kolor niebieski, tak jak tutaj widzicie. Zresztą pisze nawet Magic. I przedmioty te już mają dodatkowe jakieś charakterystyki, tak jak tu na przykład dodatkowo 20% obrażeń dla nieumarłych, 11% zwiększone obrażenia fizyczne. A więc te przedmioty już warto zbierać, bo można tam coś ciekawego wydropić. Dodatkowo niektóre z tych przedmiotów, ten nie, ale na przykład ten, mają jeszcze takie gniazda, do których możemy wkładać magiczne takie kamienie czy rubiny, nie wiem jak to tam nazwać. Więc też ten patent jest znany, chociażby z Diablo 3. Nie jest to jakiś nowum, ale jest to na pewno, powoduje to, że ten magiczny przedmiot może zyskać jeszcze dodatkowe właściwości. Tak jak tutaj widzicie, on ma tylko jeden ten slot i to będzie coś związane z czarem jakimś ofensywnym, a więc już taki przedmiot możemy dodatkowo jakby zaupgrade'ować i wzmocnić go. Kolejny rodzaj przedmiotów to są przedmioty unikalne. No, to jest najwyraźniej coś zbugowane, bo kiedy przeciwnik odchodzi, nie mogę mu zadać obrażeń. Przedmioty unikalne. Niestety nie mam tu teraz takiej... przepraszam. Kolejny typ przedmiotów są to przedmioty rzadkie. Przedmioty rzadkie to są te przedmioty oznaczone kolorem żółtym, czy tam złotym, jak kto woli.
I te przedmioty oczywiście już, jak sama nazwa wskazuje, występują w rzadszych ilościach, rzadziej spotykamy. I posiadają one już jakieś ciekawe właściwości. Ten na przykład ma aż trzy różne współczynniki, które coś tam zmieniają, coś dodają. Ten magiczny pierścień na przykład ma aż 4 różne elementy i dodatkowo jeszcze 5 plus 9 do odporności na błyskawice i 4 następne. Tu mam taki pas, też przedmiot rzadki. A więc takie przedmioty już naprawdę są mile widziane w naszym ekwipunku. Ale na tym nie koniec. Występują jeszcze przedmioty unikalne. Przedmioty te mają taki kolor fioletowy, trochę podobny do tego, co tu widzicie na dole, właśnie do tej umbry. Mają taki kolor. No i one już rzeczywiście, trafić na nie jest dosyć ciężko. I posiadają tam jeszcze więcej tych różnych dodatkowych, unikalnych cech, które przydają nam się w starciu z hordami potworów. No i ostatni rodzaj przedmiotów, jakie w tej chwili występują w grze, być może jeszcze twórcy coś tam w tym temacie zmienią, a jeżeli nie, ostatni typ przedmiotów są to przedmioty legendarne i oznaczone są one kolorem takim pomarańczowym. Mają kolor pomarańczowy. Niestety zarówno unikalnych, jak i legendarnych przedmiotów nie jestem w stanie wam na tym etapie gry pokazać, ponieważ jeszcze takich nie odnalazłem, ale jeżeli tylko mi się to uda, być może nawet podczas jednego z naszych kolejnych odcinków, to na pewno sobie go z uwagą prześledzimy i sprawdzimy. A póki co idziemy dalej do przodu. Oj, mamy bossów. Ekstra namasz. Tu możemy sobie zobaczyć u góry, jak widzicie, co też takiego niezwykłego mają ci przeciwnicy. Ten ma ochronę przeciw... ochronę przeciwko toksykom, toksycznym jakimś truciznom czy też czarom, ale twardy kawał stali spisuje się najlepiej. Nie ma bestii, która by się oparła zimnej stali miecza. Bardzo ładnie to wykonane są te wszystkie lokacje. Teren się zmienia. Nie ma czasu na nudę. A mapy są naprawdę duże. Jak już sami się przekonaliście, jest co robić. I ten miecz w połączeniu z tarczą całkiem przepięknie się spisuje. Tak. Wychodzimy na drogę. A znowu mamy te. Świetnie to jest zrobione, te ruchy naszej postaci, uniki, te przeskoki bardzo się przydają tutaj podczas walki.
Tak. No i cóż, moi drodzy, będziemy musieli powoli kończyć nasz kolejny odcinek. Zapraszam Was oczywiście do lajkowania, do subskrybowania. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba. Jakieś może macie pytania jeszcze odnośnie rozgrywki, odnośnie całej tej gry. Może nasunęły Wam się jakieś spostrzeżenia. Może macie jakieś pytania dotyczące mechaniki gry, czy jakichś innych elementów, to piszcie śmiało w komentarzach. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć i dziękuję jeszcze raz Wam za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku.